Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z matematyką na poziomie rozszerzonym. Tym razem będzie to oczywiście mój ukochany rachunek prawdopodobieństwa. Aby umieć rozwiązywać zadania z rachunku prawdopodobieństwa na poziomie rozszerzonym, to musisz oczywiście podstawa znać regułę mnożenia, regułę dodawania, znać elementy kombinatoryki, permutacje, wariacje z powtórzeniami, czy też bez powtórzeń i kombinacje. Ale przede wszystkim to są jakby elementy, na których bazuje to prawdopodobieństwo. Natomiast przede wszystkim musisz znać klasyczną definicję prawdopodobieństwa, za pomocą której obliczamy prawdopodobieństwo w takich najbardziej typowych zadaniach. Oprócz tego oczywiście warto by było znać metodę drzewka. Dlaczego? Dlatego, że aby ominąć czasem wzór na prawdopodobieństwo całkowite, najlepiej jest wykonać drzewko. I drzewko jest bardzo potrzebne na maturze rozszerzonej. Na podstawie się przydaje, ale na rozszerzeniu bardzo fajnie jest rozwiązywać zadania niektóre, bo przecież nie każde oczywiście, ale niektóre zadania bardzo fajnie rozwiązywać jest drzewkiem. Zdając maturę rozszerzoną, dodatkowo dochodzi Tobie jeszcze prawdopodobieństwo warunkowe. I z tego prawdopodobieństwa warunkowego też przygotowałam na to spotkanie zadania, żeby Ci pokazać, co więcej musisz umieć, jeżeli zdecydujesz się na zdanie matury rozszerzonej z matematyki. Ja oczywiście polecam, rachunek prawdopodobieństwa jest piękny, aczkolwiek wielu osobom mąci w głowach. Mam nadzieję, że ten zamęt po prostu przy mojej pomocy, z moją pomocą jakoś się tak wyrówna i już go nie będzie. Zapraszam bardzo serdecznie do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to właśnie spotkanie. Zadanie numer 1. Wiedząc, że prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi 1/4, prawdopodobieństwo zdarzenia B wynosi 1/3 oraz prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem zdarzenia A wynosi 2/3, oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem B. I to jest zadanie, zobaczysz, bardzo proste w obliczeniach, tylko tutaj już wchodzi nam pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego. Ja tutaj przypomnę, mamy wyznaczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem B. Warunek piszemy w postaci takiej kreski pionowej i na to jest odpowiedni wzór, który przypomnę. Jest to prawdopodobieństwo iloczynu tych zdarzeń podzielone przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. I my to mamy wyznaczyć. Popatrz, jak sobie rozpiszemy wzór, to widzimy, że prawdopodobieństwo zdarzenia B przecież już jest podane, wynosi 1/3. Natomiast musimy obliczyć przy użyciu być może innego wzoru, podobnego wzoru, prawdopodobieństwo części wspólnej tych zdarzeń. To jest zadanie, w którym ja nie wiem, czy rzucamy kostką, czy 2 razy monetą, czy może losujemy 3 kulki z urny. Nie, tutaj nie wiadomo, co jest podane. To jest zadanie, które rozwiązujemy przy użyciu tak jakby danych, ale nie wiemy konkretnie, co w zadaniu, jakie jest doświadczenie losowe. Nie mamy pojęcia zielonego. To jest zadanie typowo na wzory, które gdzieś tam się pojawiały w rachunku prawdopodobieństwa. A więc, popatrz, musimy wyznaczyć to prawdopodobieństwo części wspólnej, ale co jeszcze mamy dane? Mamy dane prawdopodobieństwo B pod warunkiem A. Mamy podane takie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, czyli ja teraz rozpiszę wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, ale teraz będę miała B pod warunkiem A, czyli będę miała prawdopodobieństwo iloczynu tych zdarzeń podzielone przez prawdopodobieństwo tego zdarzenia, tego warunku, czyli u mnie to jest warunek A. I teraz spróbujmy pod ten wzór normalnie w świecie podstawić. Za P od B pod warunkiem A podstawiamy 2/3. Za prawdopodobieństwo tego iloczynu no nic nie podstawimy, no bo nie wiemy, ile wynosi. A za P od A podstawimy 1/4. I teraz oczywiście możemy to różnie rozwiązywać. Myślę, że najprościej będzie nam to rozwiązać na krzyż, czyli 3 te prawdopodobieństwa części wspólnej. Czyli ja napiszę B część wspólna z A, czy A część wspólna z B, nie ma to znaczenia. I to się równa 2 razy 1/4, czyli 2/4, czy też 1/2 zapisane. Dzielę obustronnie przez 3 i mam, że P od A część wspólna z B, czyli prawdopodobieństwo iloczynu, mówimy na to też część wspólna, iloczyn to tak samo, prawda? Taka sama, to samo oznacza, tylko inaczej wymawiamy. 1/2 podzielone przez 1/3 to jest 1/6.
I mamy teraz już wyliczone, że prawdopodobieństwo zdarzenia A część wspólna z B to się równa 1/6. No to teraz podstawmy już, bo już wszystko mamy. Czyli P od A część wspólna z B podstawiamy 1/6 podzielone przez P od B, czyli u nas to jest 1/3. No i zapisujemy sobie 1/6 razy i mnożymy przez odwrotność 3/1. Po skróceniu przez 3 tutaj mamy wynik, że prawdopodobieństwo A pod warunkiem B wynosi 1/2. Niejednokrotnie jest tak, że zadania właśnie na własności prawdopodobieństwa, bo mogłabym tutaj też jeszcze inne wzory wykorzystać, ale akurat w tym zadaniu nie było mi potrzeba. Ale niejednokrotnie te zadania czasem młodzież sprawiają problem. Natomiast ja konkretnie w tym zadaniu chciałam Tobie pokazać, że prawdopodobieństwo warunkowe to nie zawsze musi być bardzo trudne zadanie. To może być zadanie, w którym po prostu wykorzystasz wzór na prawdopodobieństwo warunkowe. Jeden, drugi rozpiszesz i poprzez podstawianie zwyczajnie tych naszych liczb tutaj, tych prawdopodobieństw, wychodzi nam wynik tego prawdopodobieństwa warunkowego A pod warunkiem B. Prawdopodobieństwo to w tym wypadku po prostu wynosi 1/2. Zadanie numer 2. Z urny zawierającej 3 kule białe i 4 kule czarne losujemy tyle kul, ile wypadnie orłów w jednokrotnym rzucie 3 symetrycznymi monetami. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli białej? Jest to zadanie nie dość, że trudne, ponieważ występuje tutaj słówko co najmniej i to słówko co najmniej ma nas wprawić w takie myślenie, co to znaczy co najmniej jedna kula biała. To znaczy, prawda, że tych kul białych może być to co najmniej. Oznacza, że albo będzie jedna kulka biała, albo, ja napiszę tutaj, albo lub, będą dwie kulki białe, lub, no maksymalnie mogłyby być 3 kulki białe, prawda? Lub 3 kulki białe, czyli co najmniej jedna kulka biała, to jedna kulka biała, albo dwie kulki białe, albo 3 kulki białe. A to dlaczego ja powiedziałam, że 3 kulki białe? No bo popatrz, rzucamy 3 monetami. To jak ja rzucam 3 monetami, to mogą mi wypaść 3 orły, to wtedy ciągnę 3 kulki. To jest zadanie złożone, ale takie zadanie może być tylko na poziomie rozszerzonym. Bardzo rozbudowane. I teraz, gdybym ja zadała takie pytanie, na czym polega doświadczenie w tym zadaniu? Otóż doświadczenie tutaj jest trudne, bo rzucamy 3 monetami i w zależności od tego, co nam wypadnie, tyle kulek losujemy. Zadanie trudne, można by je było zrobić za pomocą prawdopodobieństwa całkowitego, ale ja zawsze staram się tutaj rozwiązywać takie zadania za pomocą drzewka. Mimo tego, że drzewko nie będzie małe, to my sobie to drzewko narysujemy, ponieważ inaczej będzie, jak nam wypadną 3 orły, inaczej będzie, jak wypadną nam 2 orły, inaczej będzie, jak wypadną, jak wypadnie 1 orzeł, czy też inaczej, jak w ogóle nie będzie orłów, prawda? Wszystko jest uzależnione, ile kulek losujemy z tej urny, no bo zadania z urną, no to są dosyć fajne, ponieważ rysujemy sobie urnę, mamy 3 białe, 4 czarne, łącznie mamy 7 kul. Okej, ale nie wiemy, ile kulek losujemy. Ta ilość kulek, którą my losujemy, uzależniona jest od tego, ile nam wypadnie orłów, jak rzucamy 3 monetami, prawda? W związku z czym, no to jest ta trudność, że to drzewko będzie tak zbudowane specyficznie. Następna sprawa to jest właśnie to, co powiedziałam, co najmniej. Jak ja widzę słówko co najmniej i od razu analizuję, aha, to może być jedna biała, albo mogą być dwie białe, albo mogą być 3 białe, to od razu mi się włącza myślenie, a co gdybym zapisała zdarzenie przeciwne? Bardzo często jest tak, że widząc słówko co najmniej, zastanówmy się nad tym, czy nie łatwiej zrobić zdarzenie przeciwne. Co to znaczy zdarzenie przeciwne w naszym zadaniu? Co najmniej jedna kulka biała, to jest zdarzenie A, to jakby zdarzenie przeciwne to będzie, że nie będzie żadnej kulki białej. Czyli po prostu będzie zero kul białych. Albo inaczej możemy powiedzieć same czarne. Same czarne. O ile w ogóle będą, prawda, kulki, no bo to wszystko jest uzależnione od tego mojego rzutu monetami. Czyli same czarne lub w ogóle nie będzie kulek wylosowanych. No bo jak ja wylosuję, jak ja tutaj rzucę, prawda, i będą same reszki, to ja w ogóle nic nie losuję. No to nie będę miała ani białej, prawda, co najmniej jednej, w ogóle nie będę miała kulek. Czyli zero mamy tutaj kul białych, czyli same czarne, lub w ogóle brak losowania kul.
No bo taka sytuacja nam się może zdarzyć, że będzie brak w ogóle losowania, bo nic nie będę losowała z tej urny. I teraz, jak ja już mam zdarzenie a prim, to ja widzę, że ono już jest łatwiejsze, prawda? Bo ja nie muszę tyle analizować w przypadku, że jedna biała, albo dwie białe, albo trzy białe. No i teraz zabieramy się tutaj za to, żeby narysować do tego modelu drzewko. Otóż, pierwsza sprawa, rzucam trzema monetami. Czyli ja to muszę na moim drzewku rozrysować. Rzucam sobie trzema monetami. No to oczywiście, rzucam monetą pierwszą, tak jakby, i może mi się trafić orzeł albo reszka. Rzucam monetą drugą, orzeł, reszka i rzucam monetą trzecią. To jest tak samo, gdybym ja rzuciła naraz trzema monetami, prawda? To tak jakbym rzuciła raz, drugi raz, trzeci raz. I ja to oczywiście opisuję tutaj, no bo to musi być rozrysowane. Tutaj ja muszę wykonać rzut trzema monetami. Po prostu takie mamy warunek zadania. Rzucamy trzema monetami. Czyli pierwszą monetą, drugą monetą, trzecią monetą. I oczywiście szansa na to jest jedna, druga wszędzie. Więc ja tutaj może nie będę już na każdej gałęzi opisywała, wszędzie jest jedna, druga. Wiemy, rzut monetą jest bardzo typowy. Natomiast teraz, później jest tak. Losujemy tyle kul, ile wypadnie orłów. Czyli jeżeli wypadły mi trzy orły, mam sytuację najgorszą, losuję trzy kulki. I teraz... Albo mi się, tu tutaj mam, to mam tą gałąź, prawda? Mam trzy orły. Więc albo najpierw losuję pierwszą kulkę, czyli biała albo czarna. Druga kulka biała albo czarna. Tak, i to muszę rozpisać. I trzecia kulka trafi mi się biała albo czarna. Biała albo czarna. Biała albo czarna. Mam na tyle tych kulek, że może mi się tak trafić, prawda? I teraz popatrzmy. Jeżeli ja bym miała zakreślać tobie na drzewku, oczywiście na razie mamy część drzewka, prawda? Ale na tej części, gdybym ja miała zakreślać tobie, a co najmniej jedna kula biała, no to tak, musiałabym to zaznaczyć, to. A ja specjalnie chcę zrobić zdarzenie przeciwne, czyli chcę policzyć przy użyciu drzewka prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli albo, że będę miała zero kul białych, czyli same czarne kulki, albo, że w ogóle nic nie będę losować, prawda? No więc same czarne kulki ja mam tutaj na końcu drzewka, zaznaczam kółeczkiem, prawda? Same czarne kulki. I teraz tak. Ja nie będę całego drzewka opisywać, bo widzimy, że bardzo jest długie, prawda, to drzewko. Więc ja nie będę tego opisywała, tylko ja zrobię same te gałęzie, które mnie interesują. Czyli jaka jest szansa na czarną? No 4, 7. Na drugą czarną już mi ubywa tych czarnych, czyli będę miała 3, 6. I trzecia czarna już mi ubywa, czyli będę miała 2, 5. I teraz mam zrobioną tą sytuację. Teraz, jeżeli popatrz, mam teraz będę analizowała kolejną jakby, kolejną sytuację, kolejny przypadek, jaki może mi się zdarzyć. Czyli mam taki przypadek, że mamy tutaj orzeł, reszka, czyli mam dwa orły. Gdzie, czyli mam ten przypadek. Dalej, tutaj mam orzeł, reszka, orzeł. To jest to samo, czyli dwa razy będę losowała kulkę. Dobrze. I jeszcze mam reszka, orzeł. To jest ta sama sytuacja. To żeby tutaj oczywiście nie kopiować tego, bo za dużo byłoby rysowania, to ja sobie tylko jedno rozgałęzienie zrobię. Może z tej strony zrobię rozgałęzienie. Czyli jak mam dwa orły i reszkę, to ja jak tyle losuję kul, ile wypadnie orłów. Czyli dwie kulki losuję. No to znowu może mi się trafić biała albo czarna. Może mi się trafić znowu druga biała albo czarna. I znowu biała albo czarna oczywiście. I teraz mnie interesuje też zdarzenie przeciwne, czyli same czarne. No to same czarne mam tutaj. Jaka jest szansa na czarną? No oczywiście 4, 7. Na drugą czarną? Oczywiście 3, 6. I teraz ja tutaj będę miała sytuację podobną. Ja może zrobię tak, o trzy kropeczki. Tutaj zrobię tak samo, bo to będzie ta sama sytuacja. I żeby było wiadome, że to jest ta sama sytuacja, co tutaj, prawda? Ja ją może tak tutaj zaznaczę, żeby było wiadome. Ta sytuacja nam się tutaj kopiuje. Żebym ja tego drzewka nie musiała tak strasznie rozbudowywać, prawda? To tak to zasygnalizowałam. Dobra, teraz mamy kolejną sytuację, bo może mi się zdarzyć, że mi się jeden orzeł wyrzuci na tej monecie. Czyli mam tutaj opcję z jednym orłem, orzeł, reszka, reszka. Mam tutaj reszka, orzeł, reszka. I mam tutaj reszka, reszka, orzeł. No może mi się trafić jeden orzeł, a czemu nie? I wtedy losuję tylko jedną kulkę. No to robię tak. Albo mi się trafi biała, albo mi się trafi czarna. I wtedy mnie do zdarzenia przeciwnego pasuje ta opcja z czarną, czyli szansę na czarną mam 4, oczywiście 7, prawda? No, ale ta sama
sama sytuacja, może ja tutaj zaznaczę z gwiazdeczką, tutaj jest, tu mam tą samą gwiazdeczkę i tu mam tą samą gwiazdeczkę. Po to, bo widzimy, że drzewko jest bardzo rozbudowane, to trzeba bardzo myśleć, a każdą sytuację musimy jakby oddzielnie analizować, chociaż niektóre nam się powtarzają, zrobimy sobie razy trzy. Dobra, no i została mi ostatnia opcja, czyli no może mi się tak trafić, że same reszki wyrzucę. To wtedy oczywiście nic nie losuję, bo mam wylosować tyle kul, ile wypadnie orłów. No i później mam mi co najmniej jedną kulę białą. No ale jak mi się wypadną trzy reszki, to ja nic nie losuję i oczywiście do zdarzenia przeciwnego tego aprim mi to pasuje. Tak, mi to pasuje, więc zaznaczę kółeczkiem tutaj. Jak najbardziej mi to pasuje, bo albo będę miała same czarne, albo w ogóle nic nie losuję. No bo ja mam mieć zdarzenie, że co najmniej jedna kula biała, no ale tutaj oczywiście będzie zdarzenie przeciwne, no bo tutaj nie ma kulki w ogóle wylosowanej żadnej. No i teraz my musimy na podstawie drzewka przypomnieć sobie, jak liczymy, tylko uwaga, liczymy prawdopodobieństwo tego zdarzenia, bo łatwiej, a później sobie ze wzoru z odpowiedniej własności skorzystamy i policzymy prawdopodobieństwo zdarzenia A. Czyli przypominam, jak to szło drzewko? Mnożyło się z góry na dół po gałęziach, dochodząc do tego kółeczka. Więc tak mamy, jedna, druga, raz, jedna, druga, raz, jedna, druga, to ja od razu można pisze jedna, ósma, razy. Mamy 4/7, razy 3/6 i razy 2/5. Taką sytuację z trzema orłami mamy tylko jedną, więc lecimy dalej dodać. I teraz, te sytuacje, to ja zaznaczyłam tutaj takie trzy kropeczki, to te sytuacje mamy trzy. One będą identycznie wyglądały, dlatego ja napiszę od razu trzy razy i popatrzę tylko na jedną. I tu znowu mam jedna, druga, razy, jedna, druga, razy, jedna, druga, czyli mamy jedna, ósma, razy. I teraz do tych dwóch kulek czarnych dostałam się w taki sposób. 4/7 razy 3/6. Dodać. Teraz mamy znowu tą sytuację, do tej kulki, do tego mojego czerwonego kółeczka muszę się dostać i znowu mam 3 razy 1/8, no bo mam znowu te gwiazdeczki u mnie są w trzech miejscach, a rozkład będzie identyczny na drzewku, razy i mam tutaj oczywiście sytuację tylko 4/7 i dodać, tu mamy 4/7, a teraz tutaj dodać. W tej sytuacji nie mam żadnego losowania kulek, czyli mam jedna, druga, razy jedna, druga, razy jedna, druga, czyli po prostu 1/8. No i dalej będziemy to po prostu liczyć. Pamiętamy, no warto może skrócić tej sytuacji, no żeby mniejsze liczby były, czyli skracamy sobie. Trójkę sobie skrócimy z 6, to będzie 2, tą dwójeczkę z tą dwójeczką, tą czwórkę skrócimy sobie z 8 i będziemy mieć wynik u góry 1 nad, tu mamy 2 razy 5, to 10 razy 7, mamy 70. Dodać. Teraz tutaj skracamy. Oczywiście trójkę sobie skrócimy z 6, tu będzie 2, dalej czwóreczkę sobie skrócimy z tą 8, tu będzie 2, no i w liczniku będziemy mieć 3 nad, a tu będziemy mieć 2 razy 2, to jest 4 i razy 7 to mamy 28. Dodać. Tak samo tutaj skracamy czwóreczkę, sobie skrócimy z 8 i tu mamy 2 i mamy wynik 3 nad, 2 razy 7 to jest 14 i dodać 1/8 i oczywiście liczymy sobie dalej prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, wspólny mianownik. No niestety nie uda się inaczej, musimy wziąć wspólny mianownik 280, podzielone przez 70 mamy tutaj 4 razy 1 mamy 4, dodać. Tutaj 280 dokładamy w liczniku 0 tylko i w mianowniku, dalej mamy 280 podzielone przez 14 to jest 20 razy 3, mamy 60 i znowu mamy 280 podzielone przez 8 to jest 35 razy 1 mamy 35. Czyli P od A' to się równa. Jak dodamy, to będziemy mieć tutaj 129 nad 280. Czyli korzystając teraz z własności prawdopodobieństwa, jednej z własności, którą ja tutaj zapiszę, że P od A to się równa 1 minus P od A', czy też P od A' to się równa 1 minus P od A, obliczymy sobie prawdopodobieństwo zdarzenia A, że to będzie 1 minus 129 nad 280. Jedynkę zamieniamy na 280 280 i minus 129 da nam tych 280 da nam 151 nad 280. Takie prawdopodobieństwo zdarzenia A. Zadanie bardzo ciekawe, aczkolwiek widzisz, trudne zadanie. Trudne dlatego, że drzewko jest bardzo nietypowe. Drzewko ma różne poziomy, bo to drzewko, ten model tego zadania, jaki zbudowaliśmy, zależy od tego, co nam wypadnie na monecie.
Jak wypadną 3 orły, losujemy 3 kulki. Jak wypadną 2 orły, losujemy 2 kulki. Jak wypadnie 1 orzeł, losujemy 1 kulkę. Jak nie wypadnie żaden orzeł, po prostu kulki nie losujemy. I my to zrobiliśmy sprytnie poprzez to słowo co najmniej. Ułożyliśmy zdarzenie przeciwne, policzyliśmy prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego i na tej podstawie później z odpowiedniej własności policzyliśmy prawdopodobieństwo zdarzenia A. Mam nadzieję, że zadanie jest ciekawe i warte kilkukrotnego przeanalizowania. Zadanie numer 3 ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Przedostatnia jest 2n, a ostatnia 2n plus 1. Losujemy dwie różne liczby. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania dwóch liczb, których suma jest liczbą parzystą. Czyli ja zapisałam oczywiście z treści najważniejsze rzeczy, ten zbiór z przepisałam, napisałam co robimy, na czym polega doświadczenie. Losujemy dwie różne liczby i prawdopodobieństwo mamy policzyć takiego zdarzenia, że suma tych wylosowanych liczb będzie parzysta, tak? Jest liczbą parzystą. To zadanie wydaje nam się trudne, aczkolwiek zobaczy, że takie bardzo skomplikowane nie będzie. Trudność polega może na tym, że to n się pojawiło, prawda? Czyli niewiadoma w prawdopodobieństwie. No czasem to burzy takie stereotypy, ale to nic trudnego naprawdę. Jedynie co powinniśmy zauważyć, że skoro jest ten zbiór tak, 1, 2, 3, 4, 5, to będą to liczby naturalne, prawda? I musimy dopisać, jakie n ma być. Na pewno n ma być liczbą naturalną, bezdyskusyjnie, widzimy dodatnią, ale mało jeszcze. Mało dlaczego? Dlatego, że skoro ja mam wylosować dwie różne liczby, to co najmniej muszę mieć dwie te liczby. Widzimy, że zaczyna się od liczby nieparzystej i kończy się, jak pamiętasz, to jest postać liczby nieparzystej, kończy się na nieparzystej. Czyli takich liczb musi być co najmniej trzy, a żeby były co najmniej 3, to moje n musi być większe lub równe od 1. Czyli ja przynajmniej jedynkę muszę dać. Jak 2 razy 1 pomnożę i dodam do tego jedynkę, to mi wychodzi 3. I wtedy mam liczby 1, 2 i 3. No dam radę wtedy wylosować dwie różne liczby. No, ja zapisałam założenie, bo to o tym trzeba pamiętać, że czasem jest podane w treści, a czasem sami musimy skonstruować. Dobrze, przechodzimy do tego zadania. Oczywiście tak, na czym polega doświadczenie? Na tym, że losujemy dwie różne liczby. Nie będziemy tego robić drzewkiem, chociaż moglibyśmy sobie podzielić te liczby na parzyste, nieparzyste, skonstruować drzewko. Też by się dało, nie mówię, że nie. Natomiast my to zrobimy standardową metodą klasyczną. Tylko tak, zacznijmy oczywiście od wyznaczenia mocy omegi. Po tym, że uwzględniamy, że losujemy dwie różne liczby i zastanówmy się, czy dla mnie, jak ja losuję dwie różne liczby, ważna jest kolejność, jak ja je wylosuję, czy ja wylosuję trójkę, a później piątkę, czy ja wylosuję najpierw piątkę, a później trójkę. Dla mnie nie ma to znaczenia do tego zdarzenia, a prawda? Mam sumę, czy ja dodam 3 plus 5, czy 5 plus 3, nie ma to kompletnie znaczenia. Dlatego zrobimy to oczywiście przy użyciu kombinacji. Dlatego, że kolejność nie jest dla nas ważna, czyli kombinacja ze zbioru 2n plus 1 elementów, mam wylosować dwa różne, czyli kombinacja dwuelementowa zbioru 2n plus 1 elementowego. To się równa, jak pamiętasz, symbol Newtona to jest 2n plus 1 po 2. Rozpisując to dalej wzorem mamy tak, 2n plus 1 silnia w liczniku podzielone przez 2 silnia razy. I teraz było tak, że 2n plus 1 odjąć 2. No to może to już wykonajmy od razu, czyli będzie 2n plus 1 odjąć 2, to będziemy mieć minus 1, oczywiście silnia w mianowniku. To się równa. Jak pamiętasz kombinację, to w kombinacjach było tak, że tą górną silnię większą rozpisujemy za pomocą tej dolnej silni, no ale tej silni bierzemy sobie tą silnię, prawda? W tej sytuacji jak n będzie równe 1, to będzie tylko w tej sytuacji będzie ta niższa od tej. Natomiast normalnie, standardowo, no w przypadku, gdy n na przykład jest już co najmniej 2 wynosi, to mamy 2 razy 2, to jest 4 minus 1, to jest 3, czyli ta jest większa silnia od tej, prawda? W związku z tym rozpisujemy tak. Będziemy mieć w liczniku 2n minus 1 silnia razy. Następne po tym mamy 2n i razy 2n plus 1. Czyli 2n minus 1 silnia zawiera iloczyn wszystkich liczb naturalnych, począwszy od jedynki, skończywszy na 2n minus 1. A później jeszcze muszę 2n i później muszę jeszcze 2n plus 1. I podzielimy przez 2 silnia to jest 2, a to przepisujemy 2n minus 1 silnia. I teraz
skracamy to, z tym skrócimy sobie. No i oczywiście, co jeszcze możemy skrócić? Jak to jest mnożenie, to tą dwójeczkę skrócę z tym i wymnażam. N razy 2n, to mam 2n kwadrat. Dodać n razy 1, no to mam dodać n. Czyli tych wszystkich możliwości wyboru przeze mnie dwóch liczb z takiego zbioru 2n plus 1 elementowego jest 2n kwadrat plus n. No to teraz idziemy sobie dalej, czyli będziemy już to zdarzenie A się zajmować, tym zdarzeniem A. Ja go jeszcze nie będę już przepisywała drugi raz. Ja mam na myśli, że suma wylosowanych liczb jest parzysta. I teraz się zastanówmy. Losujemy sobie dwie liczby. Kiedy z dwóch liczb wyjdzie liczba parzysta, jak je dodamy? Oczywiście, jak będą dwie parzyste. Czyli zapiszemy sobie parzysta z parzystą lub druga opcja, nieparzysta z nieparzystą. Tak, na przykład 3 plus 5 da 8, w sumie da parzystą. To są takie już elementy matematyki ze szkoły podstawowej, prawda? Warto byłoby znać. Czyli liczymy sobie moc zdarzenia A, tylko uwaga, przypadki będą. Parzysta z parzystą albo nieparzysta z nieparzystą. Czyli jednym słowem, albo mi się uda wylosować dwie parzyste, albo mi się uda wylosować dwie nieparzyste. Wtedy w sumie będzie to liczba parzysta. Czyli kombinacja. Czyli mam wylosować dwie parzyste, ja tu robię na przykład dwie parzyste, napiszemy sobie. I teraz dwa elementy z ilu? Skoro powiedziałam, że ten zbiór zaczyna się od nieparzystej, kończy się na nieparzystej, to nieparzystych jest więcej. Wszystkich liczb jest 2n plus 1, czyli parzystych będzie n. Czyli z dwóch mamy mieć dwie parzyste, prawda? I teraz mamy policzyć, ile będzie możliwości wylosowania ze zbioru n elementowego tych dwóch liczb. Ale mogą to być też dwie nieparzyste. Napiszę tutaj dwie nieparzyste, żebyśmy wiedzieli, że ten przypadek analizujemy. Czyli znowu losujemy dwie nieparzyste ze zbioru liczb nieparzystych. No to parzystych jest n, to nieparzystych n plus 1, łącznie mamy 2n plus 1. No to jest dosyć takie proste, no ale jednak trzeba to rozpisywać. I znowu mamy tutaj symbol Newtona n po 2, dodać n plus 1 po 2. No i rozpisujemy ładnie. N silnia podzielone przez 2 silnia razy n minus 2 silnia, dodać n plus 1, w nawiasie trzeba napisać silnia, podzielone przez 2 silnia razy i teraz mam odjąć n plus 1 minus 2, czyli od razu napiszemy sobie n minus 1 silnia. To się równa i tak, będę znowu tą silnię rozpisywała za pomocą tej dolnej, czyli n minus 2 silnia razy n minus 1 i razy n podzielone przez 2, no bo 2 silnia to jest 2, razy n minus 2 silnia. I teraz to skracamy z tym. Dalej mamy dodać, to może tu będę kontynuowała pod spodem, i analogiczne rozumowanie. Czyli tak, n minus 1 silnia piszę w liczniku i zastanawiam się, że za tą liczbą n minus 1 jest następna o 1 większa, czyli n. I jeszcze następna to jest n plus 1, no bo ja miałam rozpisać n plus 1 silnia. No a w mianowniku będę miała 2 razy n minus 1 silnia. No i mi się oczywiście to z tym skróci i będę miała równa się. Będę tutaj wymnażała, czyli n razy n, no to mam n kwadrat minus n nad 2, dodać i tu będę miała n kwadrat plus n nad 2. Mamy już tutaj wspólny mianownik, więc możemy wszystko dać na jedną kreskę. Widzimy, jak dam na jedną kreskę, to mi się z tym tutaj skasuje i mam 2n kwadrat podzielone przez 2, czyli to jest n do kwadratu. No i teraz na końcu mam policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A. To będzie moc zdarzenia A zgodnie z definicją klasyczną, moc zdarzenia A, czyli n kwadrat, podzielone przez moc zdarzenia omega, czyli 2n kwadrat dodać n. Oczywiście, że do końca tego nie wyliczę, ale chciałabym coś skrócić. No, licznik zostawiam, a w mianowniku n wyciągam przed nawias i mam 2n plus 1. Skracam na tyle, ile mogę. I to moje n skracam tutaj z tym jednym n i będę miała n podzielone przez 2n plus 1. Czyli moje prawdopodobieństwo uzależnione jest od tego, ile będę miała tych w końcu liczb w tym zbiorze z. W zależności od tego, jak będzie ich dużo, takie będzie wynosiło prawdopodobieństwo. Nasze prawdopodobieństwo wyszło nam jako funkcja zmiennej n, czyli uzależniona jest od n. Jak za n postawię piątkę, wychodzi mi inne, jak za n szóstkę, wychodzi inne. Ale chodzi o to, że wyznaczyliśmy tą funkcję tego prawdopodobieństwa zdarzenia takiego A, że suma wylosowanych liczb jest parzysta. Zadanie numer 4. W pudełku jest 5 kul białych i n kul czarnych. Z
tego pudełka będziemy losować dwie kule. Ile powinno być kul czarnych, aby prawdopodobieństwo wylosowania kul różnokolorowych było nie mniejsze niż 5 dziewiątych? Oczywiście, narysowałam tutaj pudełko i w tym pudełku mamy podane tak. Jest 5 białych i n czarnych. N oczywiście to jest liczba, no nie wiadomo, nie wiem ile ich jest, prawda? Na pewno N jest liczbą naturalną, no bo wiadomo, że nie może być 2,5 kulki, czy też 1/7 kulki, więc N ma być liczbą naturalną. I ja zawsze takie zadania z ornami rysuję w takiej postaci takiego pojemnika i pod spodem zapisuję razem ile jest kulek. No kulek jest oczywiście 5 dodać N. Nie wiem ile, ale zapiszę to wyrażeniem algebraicznym. 5 dodać N. I teraz, na czym polega doświadczenie w tym zadaniu? Otóż losujemy dwie kule, tak czytałam, dwie kule. Ja mam na myśli dwie kule, ale oczywiście w domyśle bez zwracania. To znaczy losuję jedną kulkę, a później drugą. Albo równocześnie dwie. Nie mam napisane, jak ja to mam robić. Z tego pudełka będziemy losować dwie kule. I ile powinno być kul czarnych, czyli pytanie o to, i ile wynosi N, tak aby prawdopodobieństwo wylosowania kul różnokolorowych, ja zapisałam, że A to jest wylosowanie kul różnokolorowych i ja mam podane, że to prawdopodobieństwo tego zdarzenia, czyli u nas P od A, było nie mniejsze, czyli większe albo równe takiej liczbie 5 dziewiątych. I teraz ja mam tak to rozwiązać zadanie, aby ten warunek był spełniony. I na podstawie tego warunku wyznaczymy, ile tych kulek czarnych w tym pojemniku było. To zadanie możemy zrobić oczywiście metodą klasyczną, ale możemy drzewkiem, jakoś tak urny. Fajnie jest rozwiązywać drzewkiem, więc chcę też czasem rozwiązywać nie tylko metodą klasyczną, tylko też właśnie przy użyciu metody drzewka. A więc zrobimy tak, losujemy dwie kule. To żeby zrobić drzewko, to drzewko składa się z dwóch etapów. Najpierw pierwszą kulkę analizujemy, później drugą. Czyli wyobraźmy sobie, że wkładamy rączkę do tej naszego pudełka, do tej urny naszej. Jaka mi się kulka może trafić? No albo mi się trafi biała, albo mi się trafi czarna, no bo takie mam kulki. Jaka jest szansa na białą? 5 podzielone przez 5 plus n. 5 na 5 plus n kulek. A na czarną mam n na 5 plus n. Dobrze, wylosowałam już kulkę, załóżmy, w tym momencie jesteśmy, wylosowałam białą. Jaka mi się druga może trafić? No może mi się druga trafić biała, a może mi się trafić czarna. Jaka jest szansa na drugą białą? No ubywa mi już białej, czyli mam 4 i ubywa wszystkich kulek, czyli mam 4 plus n, no bo jedną odejmuję, bo już sobie ją wylosowałam. A czarnych mi nie ubyło, czyli mam n nad 4 plus n. No dobrze, ale ta pierwsza kulka przeze mnie wylosowana mogła być czarna. No to jaka będzie druga? No albo będzie biała, ta druga, albo będzie czarna. Czyli jaka jest szansa na białą? No białą jeszcze tutaj w tej gałęzi nie losowałam. Czyli mi się nie zmienił stan, czyli 5 na 4 plus n, bo ja już wylosowałam czarną wcześniej. No więc czarnych mi ubyło, czyli będę miała teraz n minus 1 podzielone przez 4 dodać n. I to, co ja teraz tutaj narysowałam Tobie, to jest porządny model drzewka, pełny model drzewka. Nie tak, że niektórych gałęzi nie opisałam, wszystko opisałam, bo było małe drzewko. Jak w zadaniu drugim było olbrzymie drzewko, to ja pewne rzeczy już nie opisywałam, bo za dużo by mi to czasu zajęło. Natomiast jest to małe drzewko, możemy opisać. I teraz, mam wylosować kule różnokolorowe, czyli biała, biała pasuje? Nie. Biała, czarna? Tak, są różnych kolorów. Czarna, biała? Oczywiście. A czarna, czarna też nie, mają być różnych kolorów. I ja to prawdopodobieństwo przecież umiem rozpisać, korzystając z metody drzewka. Wychodzę z czubka drzewka i dochodzę do samego końca i mnożę po gałęziach 5 nad 5 plus n razy n nad 4 plus n. Dodać, teraz skaczę i tutaj wychodzę z czubka drzewa do samego końca, czyli n nad 5 plus n razy 5 nad 4 plus n. No i liczę sobie na tyle, ile oczywiście jestem w stanie to prawdopodobieństwo. Ono na razie ma zmienną n. I tak mam 5n nad, i tu wymnażam może od razu, czyli będę miała każdy z każdym 20, dodać, tu będę miała 5n i tu 4n, czyli 9n, dodać n razy n to n kwadrat, dodać. Tak samo tutaj 5n, mianownik jest taki sam, więc ja go po prostu przepiszę. I teraz to jeszcze mogę dodać, bo mam wspólny mianownik, czyli będę miała 10n podzielone przez n kwadrat plus 9n plus 20. I teraz uwaga, to prawdopodobieństwo wyszło mi, tak mi podali w treści, nie? Że powinno mi wyjść większe lub równe 5 dziewiątych.
No to ułóżmy teraz nierówność. Czyli ja to prawdopodobieństwo przepiszę, to co mi wyszło, i ja mam podane w treści zadania, tak jakby w założeniu zadania, mam podane, że ma być nie mniejsze niż 5 dziewiątych, czyli większe lub równe 5 dziewiątych. I taką nierówność musimy rozwiązać. Oczywiście tak. Pierwsze widzimy sobie dziesiątkę i piątkę, a podzielmy sobie przez 5 obustronnie. Przecież będzie łatwiej, czyli będę miała 2n nad n kwadrat plus 9n plus 20 jest większe lub równe 1 dziewiąta. Dalej, no dobrze by się było tego mianownika pozbyć, na razie tak powolutku robię, czyli razy 9, no będzie lepiej, nie? Czyli jak ja to pomnożę, będę miała 18n podzielone przez n kwadrat plus 9n plus 20 i to jest większe lub równe od jedynki, jak pomnożę obustronnie razy 9. Popatrz, ja to specjalnie robię, ponieważ większość może z Was, te osoby, które zdają maturę rozszerzoną, intuicyjnie od razu by przeniosły 5 dziewiątych na tą stronę, wspólny mianownik, tam wężyk by narysowały, doprowadziły do postaci loczynowej, wężyk i odczytały przedział. Okej, ale ja to chcę zrobić jak najszybciej, jak najwygodniej, żeby jak najmniej czasu tracić. Popatrz, napisałam Ci, że n to jest liczba naturalna, to jest rzecz logiczna, bo mamy kulki w pudełku, nie? A więc ta liczba tutaj, która jest w mianowniku, jest tak, naturalna do kwadratu dodać 9 razy naturalna, dodać 20, na pewno będzie dodatnia. Dlatego ja mogę pomnożyć przez mianownik. Mogę pomnożyć, bo ja się nie boję, że mi się znak nierówności zmieni. Bo oczywiście jest to liczba dodatnia. To ten znak nierówności mi się nic nie zmieni. I ja teraz to pomnożę i będę miała tak. Zostanie mi 18n. Jest większa lub równa, to jak pomnożę, będę miała n kwadrat plus 9n plus 20. I przerzucamy sobie na stronę. Myślę, że wygodniej nam będzie przerzucić 18 tą stronę, czyli będę miała wtedy 0 jest większe lub równe, oczywiście 18n, odpowiednio redukując, n kwadrat, tu będę miała minus 9n, jak przeniosę, i plus 20. Jest to do rozwiązania nierówność kwadratowa, tylko przeczytajmy ją tak od tyłu, bo jakoś tak każdy jest przyzwyczajony, żeby po tej stronie były te niewiadome, tylko wtedy musi być mniejsze lub równe od zera. Czytam tak jakby od tyłu, prawda? Nic nie przenoszę. Oczywiście to samo możesz zrobić przenosząc, później mnożysz przez minus 1, bo będziesz miał, jak przeniesiesz tutaj n kwadrat, to będziesz miał minus n kwadrat, nie? I trzeba będzie pomnożyć razy minus 1. To już jest kosmetyka. Mamy do rozwiązania nierówność kwadratową. Pamiętamy, że taką nierówność rozwiązujemy przy użyciu oczywiście delty najszybciej, czyli b kwadrat to jest 81 minus 4 razy 20 to jest 80, czyli mam pierwiastek z delty to 1 i liczymy sobie pod spodem nie x1, tylko n1, n2. Minus b to będziemy mieć 9, minus 1 nad 2 będzie, czyli 8 nad 2 to 4, a n2 będziemy mieć 9 plus 1 nad 2, czyli będziemy mieć 10 nad 2, czyli po prostu będziemy mieć 5. No i teraz to nie koniec. Dużo osób właśnie tak sobie myli, że jak widzą kwadratowe równanie, czy też nierówność, to myślą, że to jest to samo. Otóż nie, to jest nierówność kwadratowa, my musimy podać przedział. Zaznaczamy miejsca 0 za 4 i 5. I teraz ramiona tej paraboli, gdybym z tego zrobiła, odczytała to jako parabolę, mogę jako wężyk też i narysować jako wykres wielomianu, ale wygodniej jest oczywiście zrobić tutaj parabolę po tej stronie. Ona ramiona skierowane do góry, nie musi być wielka, ale tak chcę zaznaczyć. Tu są wartości dodatnie, tu są wartości ujemne, a mnie interesują właśnie mniejsze lub równe od zera, czyli z tymi właśnie domkniętymi miejscami zerowymi. Czyli zapiszmy sobie, że n należy do przedziału od czwórki domkniętej do piątki domkniętej. Ale uwaga, to absolutnie jeszcze nie jest koniec. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w liczbach naturalnych. Nie możesz podać odpowiedzi na maturze jako przedział od liczby do liczby, skoro jesteśmy w liczbach naturalnych. Musisz pamiętać o tym, żeby powiedzieć, no zapisać, że n to ma należeć do jakiego zbioru, czyli ty masz wymienić te naturalne, które odpowiadają temu przedziałowi, czyli wszystko po kolei robisz, na końcu tylko wymieniasz. Czyli czwórka jest ok i później piątka. Nie ma więcej naturalnych, nie ma więcej naturalnych, które pasują nam do tego przedziału. Czyli jednym słowem, żeby to prawdopodobieństwo tego zdarzenia A było większe lub równe o 5 dziewiątych, to tych kul czarnych musi być albo 4 sztuki, albo musi być 5 sztuk, żeby były spełnione warunki tego zadania. Bardzo ciekawe zadanie. Ja zrobiłam przy użyciu drzewka, ale to samo byśmy mogli, rozwiązując to zadanie przy użyciu kombinacji, stosując oczywiście definicję klasyczną prawdopodobieństwa.
Zadanie numer 5. Spośród liczb od 1 do 100, oczywiście naturalnych, losujemy dwie różne liczby. Jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej jedna spośród nich będzie podzielna przez 5, jeśli obie są parzyste? Jeżeli w zadaniu zobaczysz słówko jeśli, ja tutaj napiszę jeśli, jeżeli, albo pod warunkiem, to znaczy, że ty tak jakby masz podane coś, że wiesz, bo w tym zadaniu było tak, mamy powiedzieć prawdopodobieństwo, że co najmniej jedna będzie podzielona przez 5, jeśli wiadomo, że obie nam się trafiły liczby parzyste. Czyli to słówko jeśli oznacza dla nas, jeśli, jeżeli, pod warunkiem, bo takie mogą być wymienne słówka, to ono oznacza u nas prawdopodobieństwo warunkowe. Czasem jest jeszcze gorzej, bo jest napisane tak w treści, że wiemy, że obie liczby są parzyste. Oblicz prawdopodobieństwo, że co najmniej jedna podzielona przez 5. I wtedy też jest prawdopodobieństwo warunkowe, mimo tego, że w spójniku tego nie ma, nie ma żadnego spójnika, ale jest podana w treści informacja, że jest taki jakby pewnik, że obie są parzyste. I teraz, jeżeli już wiemy, że mamy do czynienia z prawdopodobieństwem warunkowym, to mamy pierwsze, to co występuje tak jakby przed spójnikiem jeśli, to jest u nas zdarzenie A, tak nazywamy. Natomiast to, co jest dla nas pewnikiem, co jest tak jakby danym warunkiem, to jest u nas B. Ja tak najczęściej oznaczam. Czyli mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że co najmniej jedna podzielona przez 5, jeśli wiemy, że obie będą to liczby parzyste. Czyli mamy policzyć prawdopodobieństwo A pod warunkiem B. Zgodnie ze wzorem jest to prawdopodobieństwo iloczynu tych zdarzeń A i B podzielone przez prawdopodobieństwo tego warunku, czyli u nas tego zdarzenia, że obie liczby są parzyste. Zapisaliśmy sobie, ale oczywiście wracamy do początku zadania. Czyli na czym polega doświadczenie? Zapisałam. Losujemy dwie różne liczby. Skoro jest to zbiór od 1 do 100, no metodę drzewka odrzucamy. Moglibyśmy oczywiście też się zastanowić, ale nie ma najmniejszej potrzeby ze względu na to, że też nie chciałabym każdego zadania robić metodą drzewka, tylko tak wymiennie. Czyli zaczynamy oczywiście od wyznaczenia mocy omegi. I teraz, czy dla mnie ma znaczenie kolejność, jakie mi się liczby trafią? Czy ja będę miała... Mam napisane tak, co najmniej jedna podzielna przez 5. To czy pierwsza podzielna przez 5, czy druga podzielna przez 5? Nie ma to dla mnie znaczenia. Ja mam mieć co najmniej jedną podzielną przez 5. A więc będziemy tutaj brać pod uwagę taki model, w którym kolejność nie ma znaczenia. Czyli stosujemy kombinację. Ze zbioru 100 elementowego wybieramy dwie jakieś różne liczby. To nam załatwia kombinację. No i zgodnie z symbolem Newtona tutaj będziemy mieć... Rozpisując 100 silnia podzielone przez 2 silnia razy 98 silnia. To się równa. To jest akurat łatwa sprawa, bo mamy do czynienia z liczbami. A więc może tu będę kontynuowała. Rozpisujemy górną silnię 98 silnia razy 99 razy 100 podzielone przez 2 silnia, to jest 2 i razy 98 silnia. Te silnie nam się skrócą, skróci też nam się liczba 2 i 100 i ja zapiszę taki wynik, że nam wyszła ta moc omega 99 razy 50. Oczywiście, że mogłabym to pomnożyć, no ale przy użyciu kalkulatora czy też pisemnie, no zostawimy sobie. Taki mamy wynik, 99 razy 50. Ja i tak muszę podać wynik w prawdopodobieństwie, prawda? Wynik prawdopodobieństwa, a to możemy zostać. Jest to bardzo duża liczba, 99 razy 50, ale i tak mnie interesuje wynik tego ostatecznego prawdopodobieństwa warunkowego. No to skoro tak, zawsze jak się rozpisuje prawdopodobieństwo warunkowe, to ten warunek na dole jest łatwiej policzyć, prawdopodobieństwo tego warunku. Więc zaczniemy od tego, czyli P od B. No żeby mieć P od B, to ja muszę mieć oczywiście moc zdarzenia B. Na czym polega zdarzenie B? Łatwe jest akurat, że obie liczby parzyste. Ile w tym zbiorze jest liczb parzystych? Popatrzmy, zaczynamy od nieparzystej, kończymy na parzystej, czyli i one skaczą równo co jeden, czyli połowa jest parzystych, połowa nieparzystych. Żebym ja miała obie parzyste, to ja muszę ze zbioru 50 elementów, bo tam jest 50 parzystych, wybrać dwie parzyste, czyli będę miała znowu, może już rozpisuję, 50 silnia podzielone przez 2 silnia razy 48 silnia. Czyli to się równa 48 silnia razy 49 razy 50 podzielone przez 2 razy
48 Silmia. To mi się oczywiście skróci, tutaj też mi się skróci. I zapiszę, że to będę miała taki wynik 49 razy 25. No to skoro tak, to ja już teraz mogę zapisać prawdopodobieństwo mojego zdarzenia B, że obie parzyste, czyli moc B to mam 49 razy 25 podzielone przez moc omega, czyli 99 razy 50. No co bym mogła skrócić? No 25 sobie skrócę, 50 i tu napiszę 2, czyli będę miała 49 podzielone przez 99 razy 2, czyli po prostu zapiszemy 49 podzielone przez 198. Taki wynik sobie zostawimy, prawda? Tu nie będziemy się na razie nad tym zastanawiać, bo i tak to jeszcze nie jest wynik końcowy. Zostawimy w takiej postaci. Można było też zostawić w postaci tego mnożenia, bo to jeszcze nie jest koniec zadania. Teraz przechodzimy do policzenia prawdopodobieństwa tego gorszego części wspólnej. I teraz, żeby to policzyć, to ja tobie zapiszę część wspólną, bo nieraz młodzież z tym ma problem. No część wspólna, co to znaczy? Część wspólna tych dwóch zdarzeń. Popatrz, to ma być tak, co najmniej jedna podzielna przez 5 i obie liczby parzyste. I teraz zastanówmy się, jak to do tego, tak jakby jak najprościej to zapisać. Skoro mają być obie parzyste, to znaczy, że obie się dzielą przez 2. A co najmniej jedna podzielna przez 5, czyli popatrz, podzielność przez 2 i przez 5 daje nam podzielność przez 10. Czyli w zasadzie ja mam taki przypadek, czyli A część wspólna z B, to znaczy, że będzie. Mogą być obie podzielne, tak zapiszemy, podzielne przez 10, no bo mogą nam się obie trafić podzielne przez 10, prawda? Dlaczego nie, prawda? No albo mamy drugą sytuację, czyli zapiszemy sobie lub, tak? Może być taka sytuacja, że jedna podzielna przez 10, a druga tylko parzysta i nie podzielna przez 10 lub jedna, nieważne która, podzielna przez 10, a druga parzysta. Ale uwaga, ta druga parzysta niepodzielna, ja tu dopiszę niepodzielna przez 10. Jak pamiętasz, przecież wiesz doskonale, że parzysta może być podzielna przez 10, a nie musi, prawda? Na przykład czwórka jest podzielna przez 2, jest parzysta, ale nie jest podzielna przez 10. Więc dlatego ja to rozdzielam jakby na dwie części, prawda? Jeszcze raz powtarzam, bo to, tą część wspólną trzeba dobrze zrozumieć. Czyli co najmniej jedna podzielna przez 5, to znaczy, że jedna podzielna przez 5 albo obie podzielne przez 5. I jeszcze na dodatek i obie parzyste. Obie parzyste to znaczy, że obie podzielne przez 2. I teraz, skoro podzielę przez 2 i przez 5, to znaczy, że zgodnie z cechą podzielności przez 2 i przez 5 to przez 10, ale mogą mi się obie podzielne przez 10 trafić, ale może mi się tak trafić, że jedna podzielna przez 10, a druga po prostu tylko parzysta, ale już nie podzielna przez 10. Żeby mi się przypadki nie nakryły, no nie? No to teraz liczymy A część wspólna z B moc tego. Czyli najpierw zrobimy ten przypadek, obie podzielne przez 10. Zastanówmy się, ile tutaj jest podzielnych przez 10 w tym zbiorze. No 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, prawda? No nie trudno zauważyć, że 10. Czyli z 10 mam obie mieć podzielne przez 10, czyli wybieram 2. Lub mogę inaczej, z tych 10 wybrać jedną, nieważne którą powiedzieliśmy, wybieram jedną podzielną przez 10 razy, ale z pozostałych parzystych, prawda? Z pozostałych parzystych, bo nas interesują, że obie mają być parzyste. Czyli pozostałych parzystych jest 40, no bo tych parzystych, umówmy się, wiemy, że jest 50 połowa. Czyli z pozostałych 40 ma być wybrana jedna. Czyli tu mam sytuację, że dwie są podzielne przez 10, a tu mam sytuację, że jedna podzielna przez 10, a druga tylko parzysta, ale już nie podzielna przez 10. No więc liczymy sobie dalej. Tu mamy 10 silnia, już rozpisując, podzielone przez 2 silnia razy 8 silnia, dodać. Tu mamy 10 po 1, czyli to jest 10, zgodnie z własnościami symbolu Newtona i 40 po 1 to jest po prostu 40. No to teraz dalej sobie to rozpiszmy. Czyli tu mamy 8 silnia, co nam się skróci, ale zapiszę, razy 9 razy 10, podzielone przez 2 razy 8 silnia. Skróci nam się to i to, skróci nam się nawet to z tym. I mamy plus 400, czyli tu będę miała 9 razy 5, 45, plus 400, mamy 445. No to skoro tak, to P od A część wspólna z B, to będziemy mieć 445.
445 podzielone przez moc omega, czyli ja zapiszę 99 razy 50. No nie będę tego mnożyła. I na samym końcu zapiszę może tutaj prawdopodobieństwo A pod warunkiem B. Prawdopodobieństwo iloczynu daję do góry, czyli będę miała 445 podzielone przez 99 razy 50 i to nad prawdopodobieństwo zdarzenia B, czyli 49 nad, i tu będziemy mieć 198. No to już będę pisała kolorem czarnym, tutaj może tak zrobię odstęp, żeby było ładnie widać. Może zrobimy z tego ładnie, zamienimy to tak, żeby nie było kreski ułamkowej, czyli pomnożymy przez odwrotność. Tu będziemy mieć 198, a na dole będziemy mieć 49. No i skoro tak, to teraz skracamy. Oczywiście widzimy tutaj, że 99 i 198 nam się skróci. Tu będzie 1, a tu będziemy mieć 2. I jeszcze nam się skróci tutaj dwójka i tu będzie 25. 50 podzielone przez 2 to 25. I to nam się jeszcze skróci przez 5. To może już na czarno napiszę. Przez 5 to będzie 5. A tu przez 5 będziemy mieć 89. Tak. I teraz napiszemy sobie ten wynik, czyli u góry mamy 89, bo tu jest jedyneczka, 89, a tu mamy 5 razy 49. No może napiszmy 5 razy 49. No i ostatecznie, no widzimy, że tu się nic więcej nie skróci, czyli mamy 89 podzielone przez, i tu będziemy mieć 245. Tyle wynosi to prawdopodobieństwo, tego nasze, to prawdopodobieństwo warunkowe. Prawdopodobieństwo, że co najmniej będzie jedna podzielna przez 5, pod warunkiem, że obie liczby będą parzyste, albo jeśli obie liczby będą parzyste. Zwróć uwagę, ucząc się do matury rozszerzonej z matematyki, na wzór na prawdopodobieństwo warunkowe. To jest zaledwie jeden wzór, ale to nie chodzi o jeden wzór. To chodzi o analizę bardzo złożonych zadań, prawda? My, żeby zastosować ten wzór, musimy się zastanowić, co to jest część wspólna zdarzenia A i zdarzenia B, bo jest to potrzebne nam do tego wzoru. Musimy policzyć prawdopodobieństwo tej części wspólnej. Musimy policzyć prawdopodobieństwo tego warunku B. To podzielić i wtedy wychodzi to prawdopodobieństwo warunkowe. Niby proste wzór, niby jeden wzór, ale powodujący naprawdę wiele tutaj przemyśleń i można naprawdę różne przykłady wymyślać, takie, żeby młodzieży naprawdę to utrudnić. Dlatego ty, jak będziesz się uczył na prawdopodobieństwo, to oczywiście musisz pamiętać o tych dwóch podstawowych metodach. Metoda klasyczna, czyli jak obliczamy prawdopodobieństwo przy użyciu definicji klasycznej, jak również metoda drzewka. Ja na tym spotkaniu wybrałam 5 zadań, starałam się, żeby były różnorodne, a takie, żeby były typowo pod rozszerzenie, żeby w jednym zadaniu zrobić drzewko, w innym nie zrobić drzewka. I jak widzisz, często na poziomie rozszerzonym stosuje się kombinacje, czyli są tak zadania skonstruowane, że kolejność nie ma znaczenia. No dzięki temu mamy mniej tych sposobów. Gdybym ja teraz chciała tutaj model do tego zadania zrobić taki, że dla mnie jedna kolejność ma znaczenie, to ta moc omega by mi się zwiększyła, moc zdarzenia B mi się zwiększyłaby, ale prawdopodobieństwo by mi się nie zmieniło. Ja, jak tylko jest możliwość, to staramy się, żeby ten model był bez ważnej kolejności, ale nie było to napisane w treści, w zadaniu, że kolejność nie ma znaczenia. My sobie taki model zbudowaliśmy i właśnie młodzież ma z tym największy problem. Nie wie, czy zastosować kombinację, czy zastosować wariację, czy permutację. Tu chodzi o to, żebyś sobie się wczuł w to zadanie, nie wyobraził sobie, czy dla Ciebie ma znaczenie kolejność, czy też nie. Natomiast jeżeli robimy drzewkiem, to oczywiście drzewko z zasady kolejność ma ważną, ponieważ drzewko ma pierwszy etap i od pierwszego etapu zależy drugi etap, od drugiego etapu zależy trzeci etap i tak dalej. Czyli stosując drzewko, to Ty zakładasz, że kolejność dla Ciebie ma znaczenie, czy też jak stosujemy wariację, czy też permutację. Prawdopodobieństwo jest bardzo ciekawym działem, jest to piękny dział, ale trzeba niesamowicie myśleć i można się bardzo łatwo wyłożyć. Mimo tego, że umiesz super liczyć, że umiesz świetnie matematykę, źle przemyślisz, nie rozpatrzysz jakiegoś przypadku, źle zrozumiesz ten przypadek jakiś, prawda? I zupełnie inny wynik Ci wychodzi. Bardzo często zdarza się, że na maturze z matematyki uczniowie zamiast wybrać na przykład metodę drzewka, tak jak ja w zadaniu numer 2 robiłam takie obszerne drzewko, robią analizę przypadków. To jest też dobre.
dobra metoda. Później trzeba odpowiednią odpowiedź napisać, prawda? Ustosunkować się do tych przypadków. Bardzo często tak właśnie wychodzi. Ale czasem to drzewko jest dla nas bardzo dużą pomocą. Bardzo dużą pomocą, szczególnie w przypadku, kiedy losujemy kulki z urny, czy jakieś losy z pudełka, czy jakieś inne obiekty losujemy z jakiegoś tam pudełka, prawda? Więc dlatego zwróćmy uwagę, ucząc się na obie metody. Na metodę klasyczną i na drzewko. Ja oczywiście takie polecam, a co będziesz stosował, co Ci bardziej przypadło do gustu, no to już musisz wybrać. Chociaż naprawdę ważne jest, żebyś umiał obie metody. Żebyś raz stosował tą, raz tą, kiedy, która Ci akurat w danym zadaniu bardziej przypasuje. Mam nadzieję, że te zadania, które wybrałam na to spotkanie, są ciekawe, bo według mnie są bardzo ciekawe, według mnie są bardzo uczące. Ja zwracam uwagę na myślenie. I to jest podstawa. Do rachunku prawdopodobieństwa, owszem, super, nadają się wzory, żeby je umieć i tak dalej, ale najważniejsze zadanie, w zadaniach z rachunku prawdopodobieństwa, to jest myśleć. Myśleć i próbować jakby wejść w to zadanie, tak do środka, tak się wczuć, jakby to było, jakbym rzucała kostką, jakby to było, jakbym rzucała monetą. Spróbować sobie wyobrazić ten rzut i co mi może wyjść, jak ja będę rzucała. Bo to jest podstawa. Jeżeli zrozumiesz zadanie, to później będziesz mógł dalej je rozwiązywać. I podstawa, musisz zrozumieć, na czym polega doświadczenie. Co się w zadaniu dzieje? Co w tym zadaniu jest? Czy losujesz, czy rzucasz kostką, czy rzucasz monetą, czy wybierasz liczbę ze zbioru? To są tak różnorodne możliwości, że naprawdę trzeba w to zadanie po prostu się wczuć i wtedy dopiero możemy mówić o sukcesie na maturze. Jeżeli będziesz do tego zadania podchodził tak bardzo optymistycznie, nie przerazisz się treścią, bo naprawdę treść może być bardzo zawiła, ale jak wejdziesz w to zadanie i się w nie wczujesz, to po prostu na pewno zakończy się to sukcesem. I ja tego życzę właśnie na maturze, żeby osiągnąć sukces właśnie z mojego kochanego rachunku prawdopodobieństwa. Ja zapraszam już jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, no i oczywiście na kolejne spotkanie ze mną.